Witajcie bardzo serdecznie. Pewnie widzicie bardzo długi film. Temat to zwroty podstawowe, których jest kilkaset. I ten film w małej części składa się z reklamy moich grup, z mojej grupy, czy też grupy 01, tak zwane zwroty podstawowe. I w większej mierze składa się ze zwrotów, które tam właśnie przerabiam. Dlatego ten film dzieli się na takie dwie części: reklamową i część, w której jest spora dawka wiedzy. I najpierw zacznę od reklamy. Jestem nierozgadany, jest niedziela rano. Jak widzicie, piękna pogoda, ale trochę jestem po jednej kawie i tak trochę jeszcze, jeszcze zaczynam się rozgrzewać dopiero. Słuchajcie, prowadzę ogólnie w tygodniu, mam cztery grupy. Jedna z tych grup, to jest grupa, nazwałem to 01, ponieważ grupy mają swoje nazwy 01, 1-2, 2-3 i 3-4. Każda jest jakby poziomowa też wyżej. Natomiast grupa podstawowa, taka pierwsza, to są 01. I tam przerabiam zwroty podstawowe. Zwroty podstawowe, czyli gotowe zdania, które są użyteczne w każdej sytuacji życiowej, prywatnej czy zawodowej. To są zdania orzekające, stwierdzające coś, że jesteśmy zmęczeni, głodni, że mamy ochotę na coś lub nie. Mamy w tych zwrotach są również reakcje na to, że czegoś nie lubię, na coś nie mam ochoty. W tych zwrotach są również zdania, w których wyrażam jakąś aprobatę, zgodę na coś, że coś mi się podoba, że coś... Straszne komary biegają, latają. Że coś proponuję komuś, składam propozycję, że reaguję na te propozycje, że jestem na tak, że jestem na dnie. Na dnie powiedziałem? Na nie. W każdym razie, to są taki podstawowy temat i to jest część składowa tego drugiego części filmu, w której właśnie te zwroty mówię, dlatego ten film tyle trwa. Przepraszam, ale no tak się jakoś, znaczy nie przepraszam, ale no chciałem wam też pokazać, żebyście wiedzieli. Natomiast najpierw o grupie. Spotykamy się w środy 18:45. Zastanawiam się nad przesunięciem na 19, ale to jeszcze jest dyskusja. Na razie jest 18:45. To jest termin podstawowy. W środy. Spotykamy się w miesiącu 3 razy. Nie 4, jak zwykle śród, albo każdej dni tygodnia są 4, czasami jest 5, nie? Tam co kilka miesięcy pojawia się 5 śród albo 5 czwartków. Natomiast statystycznie są 4 środy, 4 czwartki, 4 wtorki. Natomiast spotkań jest o jedno mniej niż statystycznych ilości tych dni, czyli są tylko 3 spotkania w miesiącu. Gdzieś tam to padło, wyszło to parę lat temu, kiedy wiecie, jak jest ciąg lekcji, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, to trochę też ja nie miałem możliwości na przykład nadrobienia lekcji, które przepadły, no bo były w planie, a z drugiej strony uczniowie też mają taki odsapnięcie, że jeden tydzień w miesiącu jest bez lekcji. Nie? Lekcja kosztuje 20 zł, jedno spotkanie, czyli 3 spotkania w miesiącu 60 zł. Lekcje są kilkuosobowe, dzieją się na Google Meet, jeżeli chodzi o platformę. I co jest ważne, treścią tych lekcji nie są konwersacje i dialogi, czyli wyłączyłem ten element takiego stresogennego czynnika, masło myślane, w której uczeń musi coś powiedzieć. Nie, nic nie musicie. To jest lekcja, w której przyjmujecie wiedzę, ale jednocześnie reagujemy. Jest interakcja. Ja mogę o coś dopytać, ktoś może zadać pytanie, ja na to reaguję. Zlecam w międzyczasie też jakieś zadanie, w której ktoś musi zareagować na zdanie, które przerabiamy. Także jest interakcja, tylko nie tak na tej zasadzie, że musicie pociągnąć dialog przez minutę czy dwie, tylko jakieś tam zdanie czy dwa zdania dodatkowe, o które poproszę. Nie? I to się dzieje właśnie, lekcja trwa godzinę, 60-minutowa lekcja.
po tej lekcji dostajecie mailem podsumowanie, czyli notatki z tej lekcji, które były, zdania, które się pojawiły na bieżąco, czyli nawet te wasze, nie to, co ja mam przygotowane, tylko to, co jest wynikiem lekcji, to, co pojawiło się na lekcji, to, co to dostajecie w mailu. W trakcie lekcji jest platforma, w której widzicie te notatki moje, czyli ja coś zapisuję, a wy je widzicie na monitorze. Także jesteście, bieżąco śledzicie to, co się dzieje na zajęciach i jednocześnie możecie sobie oczywiście pisać swoje notatki, to jest bez jasne. Nie? Ponadto w tym mailu po lekcji dostajecie zadanie domowe w nawiązaniu do materiału przerobionego. Polega to na przetłumaczeniu kilku zdań na język niemiecki. Plus to, że nagrywam te zajęcia w połowie wideo i to powoduje, że mamy... coś panowie krzyczą. Coś straszne się dzieje, coś. O, rano. Grzybiarze. W każdym razie jest wideo z tego. Nie? I możecie sobie ten materiał lekcji, który przerobiliśmy, możecie sobie jeszcze raz obejrzeć, utrwalić, przypomnieć sobie. To jest wszystko co do lekcji. Nie? Zawsze, jeżeli ktoś chciałby na tej lekcji się pojawić raz, zobaczyć jak to działa, zapraszam za darmo, jedno spotkanie, żeby była jasność też i pełna wolność też decyzji. Nie? Natomiast teraz chyba wszystkie są tematy poruszone a propos grupy. Natomiast teraz bym zrobił z wami, zaprezentował kilka zdań, więcej niż kilka, które są tematem tych zajęć, nie? Mam tu przygotowane rzeczy i ile mi baterii starczy, tyle zrobimy, bo tak sobie myślę, że tego jest dosyć dużo. Nie mam napisów, zaznaczam, no bo to jakbym miał to przygotować w napisami, to by trwało pewnie mnóstwo czasu. Na razie chcę wam dać taką zajawkę, nie? Taki zwiastun tematyczny, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać na grupie 01 zwroty podstawowe, która odbywa się w środy około 19. Zwrot. Nie mam pojęcia. Ich habe keine Ahnung. Nie bój się. Keine Angst. Czy też hab keine Angst. Nie miej strachu. To się dobrze słyszy. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. To jest zwrot, którym reagujemy na jakąś fajną propozycję. Na coś, co nam się spodobało. Wygląda na zamknięte. To chodzi o zwrot taki, na przykład, że idziemy do sklepu, idziemy do knajpy i wszystko jest pozamykane, nie? I mówimy sieht irgendwie zu aus. Chodzi o czasownik aussehen. Zwrot to nic nie da. To nic nie przyniesie, nie będzie żadnych rezultatów. Nie rób tego, nie idź tam. To nic nie da. Zwrot das bringt nichts. Das bringt nichts. Nic na to nie poradzę. Ich kann nichts dafür. Czyli jestem bezradny w tej sytuacji. Nic z tym nie zrobię. W niczym nie pomogę. Jestem... Dziękuję Państwu. Ich danke Ihnen. To jest po prostu. Wielkie dzięki. To jest vielen Dank. Vielen Dank. Nie ma za co dziękować. Nichts zu danken. Nichts zu danken. To jest taki zwrot, który mówi, no ktoś nam za coś podziękował i faktycznie uważamy, że to podziękowania są nieuzasadnione, że nie trzeba tego, nie trzeba nam dziękować. Co o tym myślisz? Was denkst du daran? Co teraz myślisz? O czym teraz myślisz? Was denkst du gerade? To jest taki bardziej potoczny zwrot. Trochę da mniej światła, słuchajcie. Pozwolę sobie tutaj zmienić w trakcie. O, to będzie lepiej. Przysłowie. Gdzieś tu się zapodziało. Spiesz się powoli. Eile mit Weile. Ten film się już kończy. Der Film geht schon zu Ende. Ty tak na serio?
to jest reakcja, w której czyjeś słowa na tyle nas oburzają, dziwią, że nie wiemy, czy żartuje, czy mówi naprawdę. Czy to jest na serio myślane. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Dosłownie, czy to jest twoja powaga? Nie może tak być. To jest reakcja das gibt's doch nicht. To jest zdanie, w którym mówimy, reagujemy na coś, co... w którym jest oburzenie, w której jest niezgoda na to, co słyszymy, co widzimy, na czyjeś zachowania, na czyjeś decyzje. Das gibt's doch nicht. Nie? To jest takie trochę nieprawdopodobne. Mam cię zawieść? Gdzieś tam. Soll ich dich fahren? Soll ich dich fahren? Uwaga, czasownik fahren to też jest zawozić. Nie tylko jechać, jeździć, tylko też zawozić kogoś. Auf keinen Fall. W żadnym przypadku, w żadnym razie. To jest taka bardzo mocna negacja. Jeżeli ktoś nas o coś pyta, jesteśmy rodzicami i dziecko nas pyta, słuchaj, tato, mogę jechać tam i tam z tymi ludźmi? Auf keinen Fall. W żadnym wypadku. W żadnym razie nie ma takiej sytuacji. Takiej możliwości, żebyś tam, takiej opcji, żebyś tam pojechała czy pojechał. Natomiast jest przeciwieństwo tego zwrotu auf jeden Fall. I jego ciężej przetłumaczyć, ponieważ to jest przeciwieństwo auf keinen Fall. Auf keinen Fall tłumaczymy na polski w żadnym razie. To jest w miarę fajne do przetłumaczenia. Natomiast zwrot auf jeden Fall to jest na pewno, z pewnością musimy to zrobić, musimy tam pojechać. Czyli na przykład jedziecie z nami? Auf jeden Fall. Nie? Fahrt ihr mit? Auf jeden Fall. Bedeutet, musimy tam jechać. Koniecznie, oczywiście, że tak. Między wierszami jest takie pytanie, albo taka wątpliwość, po co pytasz? To jest jasne, że jedziemy. Kolejny zwrot, das ist nicht zu fassen. To jest taki zwrot, to jest nie do pojęcia. To jest takie trochę das gibt's noch nicht, taki temat, taki klimat, że nie pojmuje tego, co oni robią, nie pojmuje tego, co, jak oni się zachowują. Das ist nicht zu fassen. I znowu na bieżąco zmienię sobie światło trochę. Dobra. Zwrot, też tak uważam, z czasownikiem finden. Das finde ich auch. Das finde ich auch, to jest taki zwrot, też tak uważam, czyli zgadzam się z moim rozmówcą. Mój rozmówca dostaje informację, że ja tak samo myślę jak on. Co sądzisz o tym samochodzie? Wykorzystajcie czasownik finden. Co sądzisz o tym samochodzie? Wie findest du das Auto? Wie findest du das Auto? To jest pytanie, jak znajdujesz ten samochód? Nie? To jest pytanie właśnie, co o nim sądzisz? Czasownik finden jest w tej kontekście używany. Reakcja. Co za pytanie? Was für eine Frage? Wykrzyknik. To jest też reakcja na to, że ktoś do nas coś mówi, nas o coś pyta i to pytanie nas dziwi, szokuje, oburza. Nie? W której coś jest tak oczywiste, że coś zrobimy, a ktoś pyta, nie zrobicie tego? Was für eine Frage? Natürlich werden wir das tun. W jakimś kontekście to może być na przykład. Kochasz swoją żonę? No, chociaż to pytanie czasami warto zadać. W każdym razie, kolejny zwrot. To jest wyłącznie kwestia smaku, gustu. Nie? Jeżeli coś chcemy dyskutować na temat muzyki, na temat jedzenia i nie chcemy o tym dyskutować, bo ktoś coś lubi, a ktoś nie. O czym tu gadać? Das ist reine Geschmackssache. Das ist reine Geschmackssache. To jest kwestia smaku. Uważam, że tak. Czyli na przykład jest pytanie, myślisz, że on przyjdzie? Findest du, dass er kommt? Glaube ich schon. To jest reakcja na to. Myślę, że tak. Glaube ich schon. Ja też tak myślę. Też tak sądzę, używając czasownika glauben. To jest reakcja das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Uważam, że nie. Używając czasownika glauben. Glaube ich nicht. Nie mam nic przeciwko temu. Ich habe nichts dagegen. Spieszy ci się? Może myślicie o czasowniku sich beeilen, czyli spieszysz się, beeilst du dich. Okej. Okay. Natomiast jest taki zwrot es eilig haben.
es eilig haben, czyli hast du es eilig? Hast du es eilig? Spieszno ci? Co ci jest? Widzimy kolega, który dziwnie się zachowuje, dziwnie wygląda. Podejrzanie. Może pod chorobę, nie? Co ci jest? Was hast du? Was hast du? Co masz? Jak to się nazywa po polsku? Wskazujecie na coś, na potrawę, na urządzenie i pytacie, jak to jest po polsku? Jak to się nazywa po polsku? Po niemiecku lepiej, bo po polsku to nikt was, to pytanie po niemiecku brzmi bez sensu. Jak to się nazywa po niemiecku? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Zostaw to. Taki zwrot. W sensie ktoś coś dotyka, ktoś rusza, ktoś chce się czymś bawić. Lass das. Lass das. Kocham słodycze. Taki wątek przy stole. Ktoś zaczyna. Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. To się nie opłaca. Nie opłaca się tam jechać za te pieniądze w tym czasie. Finansowo jakiekolwiek walory, czy plusy, czy zalety tej sprawy. Nie, to się nie opłaca. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Czy masz ochotę na pizzę? Hast du Lust auf eine Pizza? Hast du Lust auf? Nie, jest o Lust auf, ochota na coś. Czy ma pan ochotę na kawę? Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Natürlich, gerne. Tak, mam na to ochotę. Ja, ich habe Lust drauf. Drauf, to jest skrót od darauf. Na to. Skoro jest Lust auf, ochota na, to darauf, to jest na to. Trzymaj się. Na pożegnanie. Potocznie do przyjaciela, do kumpla. Mach's gut. Mach's gut. Dosłownie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, zrób to dobrze. Mach's gut. Nie? Pozwolicie sobie, dam więcej światła. Dobra, chyba tak będzie ok. Co masz na myśli? Czyli ktoś coś powiedział, ale my po niemiecku, my to rozumiemy, ale jest to dla nas takie, wiecie, między wierszami coś taki, jakaś przytyk, jakaś może złośliwość, jakaś myśl, której nie łapiemy, nie? Bardzo często tego nie mówimy. Nie wiem, czy macie takie odczucia, nie? Że jak z kimś rozmawiamy i ktoś coś powie, coś tajemniczego, to jest takie moje przemyślenia. I my z tą osobą nie jesteśmy w jakiejś tam relacji, to nie pytamy o to, o co ci chodzi, bo nie chcemy tłumaczeń. Nie, nie chcemy, żeby wyciągał jakieś tam swoje dywagacje, bo chyba nie mamy na to ochoty. Was meinst du damit? Co masz na myśli? Mówiąc to i to. Ktoś o coś pyta, na przykład, tato, jadę tu i tu, nie? I ojciec mówi, wiesz co, według mnie możesz jechać. To jest taki zwrot jednowyrazowy, nie? Wiesz co, takie, nie mam angażu emocjonalnego w tej sprawie, natomiast jest takie meinetwegen. Meinetwegen to jest właśnie taka reakcja, wiesz co, według mnie, jeżeli o mnie chodzi, to jedź. To jest takie trochę... Jedź, daję ci pozwolenie, ale pokazuję ci, że mi trochę, to nie jest mój temat, nie zależy mi na tym, czy pojedziesz, czy nie. Takie trochę jestem trochę obojętny w tym temacie. Meinetwegen. Ja tego nie lubię. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Czy wszystko w porządku? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. I uwaga, podobny zwrot, po podobnym znaczeniu, to jest alles klar. I teraz moja uwaga. Klar oczywiście rozumiemy jako jasny, czytelny, zrozumiały, klarowny, nie? Że coś jest czytelne dla nas. Natomiast bardzo często używany jest w takim kontekście w porządku. Nie? Czyli pytamy o kogoś, czy wszystko gra. Alles klar? A nie to, czy jest zrozumiałe, czy wszystko jest jasne, tylko pytamy o to, czy coś jest dla niego, czy jest w porządku, uporządkowane. Pasuje mi. Passt mir. Termin, układ, warunek. Bzdura. Ktoś coś mówi i reagujemy. Wiesz co? Das ist jak Quatsch. Das ist jak Quatsch. Albo du redest Quatsch.
Masz rację. Du hast recht. Du hast recht. Szkoda czasu. Schade um die Zeit. Nie gadajmy o tym. Szkoda czasu. Schade um die Zeit. To jest żart. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Ostatnio w shortcach umieściłem fragment z Bękartu Wojny. Filmu Tarantino. Tam jest właśnie ten jeden z tych oficerów. Przestraszył ich, a potem mówi das ist ein Scherz. Czy das war ein Scherz. No, użył czasu przeszłego. Pozwolicie, zmienię światełko. Niestety realia w plenerze takie wyglądają, że musimy to na bieżąco regulować. Wyślę ci link. Myślę, że to jest jeden z takich zwrotów, które bardzo często potrzebujemy. Ich schicke dir den Link. Ich schicke dir den Link. Link ma rodzajnik der. Wszystko, jak to powiedzieć, nic nie wychodzi, nic się nie udaje. I to jest ciekawe, że w języku niemieckim jest użyte słowo alles. Wszystko. Czyli wszystko idzie źle, wszystko idzie na opak. Alles schief läuft, przepraszam, alles läuft schief. Alles läuft schief, od czasownika schief laufen. Nie mam pamięci do głowy. Nie mam pamięci do głowy, w sensie nie pamiętam, nie mam z tym problem. Ich bin ja mit Namen ganz schlecht. Ich bin, tam jest ja, partykuła modalna, możemy jej nie używać, ale ich bin mit Namen ganz schlecht. Jestem z nazwiskami całkiem źle. Nie? Dosłownie tłumacząc. Czyli nie mam pamięci do głowy, nie mam głowy do... Nie mam pamięci do głowy, matko. Nie mam pamięci do imion, nie mam głowy do imion. Kończymy. Nie? Na końcu lekcji. Wir machen Schluss. Schluss machen, robić koniec. Kończyć. Ktoś wam wymawia jakieś nazwę, jakieś nazwisko. Dopytujecie, a jak to się pisze? Jak to się pisze? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Ktoś coś proponuje, a wy mówicie, ktoś wam mówi, słuchaj Szymon, zawiozę cię, podwiozę cię, oddam to tam, coś tam zrobię miłego, jakby pomocnego, a ja mówię, o, byłoby dobrze, gdybyś to zrobił. Faktycznie potrzebuję tej pomocy, nie? Byłoby dobrze. Es wäre gut. Es wäre gut. Byłoby miło. Reakcja na to, że ktoś, wiesz, pojedziemy nad wodę, zrobimy sobie grilla, a może byśmy właśnie, albo kolacja, świece, a ktoś mówi, o, byłoby miło, nie? Es wäre nett. Es wäre nett. To nie ma sensu. Nasza reakcja, ktoś coś chce nam zrobić, ktoś coś proponuje, ale my totalnie jesteśmy na nie. Z jakichś tam powodów. I mówimy, to nie ma sensu. Das macht keinen Sinn. Co to ma znaczyć? Was soll denn das? Nie? Jesteśmy oburzeni słowami, reakcją, zachowaniem ludzi, którzy zostaliśmy w pokoju albo w mieszkaniu, ludzi, którzy robią to i to. Co to ma znaczyć? Co wy to robicie? Albo dlaczego to robicie? Was soll denn das? Co to ma znaczyć? Przetłumaczyłem kolejny zwrot jako chyba cię pogięło, chyba ześwirowałeś. To jest takie już obraźliwe, już dotykamy osobowo, osobiście trochę, nie? Du spinnst ja wohl. Du spinnst, to jest baza tego zwrotu. Spinnen, świrować. W ogóle spinnen to jest pająk, nie? Ale nie ja to wymyśliłem. Du spinnst ja wohl. Świrujesz, nie? Chyba zwariowałeś. Reagujemy na czyjeś zachowanie. Tekst zapisany. Książka, gazeta, internet, Biblia. Gdzie to jest napisane?